Niemal 50 pozycji wskazanych jest na liście podmiotów grupowego zakupu energii elektrycznej w przetargu ogłoszonym przez Suwalski Ratusz. Ogółem w postępowaniu wskazano mniejszą ilość energii niż w podobnym zamówieniu sprzed roku. Różnica wynosi blisko 1000 MWh. Ubiegłoroczny przetarg wygrało PGE, oferując energię za niepełne 16 milionów złotych. Aktualnie ogłoszone postępowanie wskazuje kwotę, jaką kilkadziesiąt podmiotów gotowych jest zapłacić za niezbędny do funkcjonowania prąd. To aż 47 milionów złotych. No my oczywiście mamy, przy ogłoszeniu mieliśmy swoje założenia, że ta cena będzie wyższa. O ile wyższa, czas pokaże. My zakładaliśmy trzy scenariusze. Trzykrotny wzrost, czyli 300%, czterokrotny 400% i pięciokrotny wzrost. I która będzie, do której wersji będzie bliżej, to oczywiście dowiemy się za 4 tygodnie. Chwilowe wręcz wieści z innych samorządów sprawiają, że niepewność co do stawek energii jest ogromna. Jak donoszą media, w niektórych jednostkach samorządowych koszty zakupu energii wynoszą nawet 7-krotnie więcej niż rok temu. Gdyby wzrost był 3-krotny cen energii, to w przyszłorocznym budżecie musimy do energii dołożyć dodatkowe 12 milionów złotych. Jeżeli ten wzrost byłby 4-krotny, no to już ponad 18 milionów. A jeżeli ten wzrost by aż był 5-krotny, no to już wchodzimy do kwoty ponad 24 miliony złotych. Takie kalkulacje zostały poczynione i to jest, nie ulega wątpliwości, największy dylemat, największy problem, co chodzi o budżet przyszłego roku. W prezydencie Suwałk, mimo informacji płynących z innych jednostek samorządowych, tli się jakaś nadzieja. Czy uzasadniona? Ostatnie tutaj działania rządu dają nam nadzieję, że może nie będzie takiego drastycznego wzrostu w przetargach tych cen, bo widzimy, co się wydarzyło w dużych miastach i mniejszych miastach w przetargach. To jest po prostu wzrost kolosalny, nawet i 10-krotny. To nie jest normalne. To jest właśnie jakieś takie, może nie wiem, celowe, czy wykorzystanie momentu na ekstra zarobek ze strony firm energetycznych. No i tutaj no dobrze, że ktoś może opamięta się i przykróci tego typu działanie i na to liczymy. Ponoć nadzieja umiera ostatnia. Ile prawdy w porze kadle okaże się już niebawem. 25 października, jeżeli wszystko będzie dobrze, to otwieramy ofertę, sprawdzamy, jak wygląda cena.